Państwo pamiętają, przyjechał skąd? Drzewo, brawo, słuchają. A kim z zawodu jest? Brawo. Czy w kościele świętego Stanisława? Już nie, brawo. Widzę, że tutaj nauka nie poszła w las. Bardzo mnie to cieszy. Udział w drugim festiwalu zdopingował mnie, żeby zrobić płytę aktorską. Bo przez wiele lat pisałem piosenki, leżały w szufladzie, nagrałem ze trzy. Ale jak wróciłem z drugiego festiwalu, zamówiłem studio nagrań, opłaciłem sobie studio nagrań, zrobiłem płytę od A do Z i mam taką satysfakcję. Proszę bardzo, czego ludzie nie robią dla satysfakcji? Jakież to ważne w życiu człowieka. Poczciwego chciałam powiedzieć. Bo tak kiedyś taki utwór jest. Żywot człowieka poczciwego. Co zaśpiewa pan Jakub Wnorowski z Rzymu? Pan zaśpiewa dla nas piosenkę Nim stanie dzień. Czyjego autorstwa? Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komenda. Z jakiego filmu jest ta piosenka? Ja, z jakiego filmu jest ta piosenka? Brawo, brawo, brawo. Czyli coraz bardziej się edukujemy. Z Gustawem Holubkiem w głównej roli. Proszę uprzejmie. A Edmund Fetting śpiewał tę piosenkę. Widzicie, jaka porcja wiedzy tutaj poszła teraz. Dziękujemy bardzo za tę lekcję. A teraz pan Jakub Wnorowski w piosence Nim wstanie dzień. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie raz spalony wiatr zmęczony noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały staje słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, że nasz ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża wam złoty kół. Stop.
Dziękuję bardzo.